Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy z Rayman Origins. Ja jestem Sarge i dzisiaj rozpoczynamy sobie trzeci świat o nazwie Kraina Smakoszy. Pierwszy etap, Polarny pościg, czyli jak możecie się domyślać, będzie to pierwszy świat zimowy, więc zupełnie inne klimaty od tych z poprzednich odcinków. Poprzednio mieliśmy dżunglę, później z kolei pustynię. No to teraz dla odmiany takie zimowe klimaty. Więc ruszajmy w takim razie i zobaczmy, co tutaj będziemy mieli ciekawego. Tu musimy szybko przebiec. A, wydawało mi się, że będzie tam się zawalać pod nami to, ale jednak chyba nie bardzo. Rozbijmy może te przeszkody. A, okej, nie popisałem się. Chciałem przebiec w międzyczasie, ale Rayman nie zdąży tak od razu tam przebiec, więc trzeba po prostu rozbić to. Tak więc mała wpadka na sam początek, trudno. Postaram się teraz poprawić, przynajmniej. Dobre i to. Okej, ale przecież mogę chyba jeszcze tutaj się cofnąć, o właśnie. I tutaj coś jest ciekawego. Zawsze to parę dodatkowych lumów. No dobra, tylko dwa. Niezbyt wiele, ale trudno. Dobrze, rozbijmy i teraz możemy przeskoczyć dopiero. Tutaj na szczęście możemy pływać. Może rozbijmy wszystkie, co? Wszystkich przeciwników. Dzięki temu dostaniemy trochę dodatkowych lumów. Okej, jeszcze jeden. Ach, kurczę. Mało brakowało i bym wziął monetę, a tak to niestety. Umknęła mi tutaj gdzieś. Szkoda, wielka szkoda. Byłoby to zawsze dodatkowe 25 lumów, a tak to niestety musimy się obejść smakiem. No dobrze, więc ruszajmy do przodu. Musimy jakoś przeżyć to, że nie zebraliśmy wszystkiego. I to jeszcze mogę rozbić, zdaje się. No właśnie. Zbierzmy to zatem wszystkie lumy i dopiero teraz ruszajmy do przodu. Straszne. Wiecie, na czym właśnie weszliśmy na górę? Ach, lepiej nie będę mówił, sami się domyślcie. Dobra, może tutaj coś jest? Nie za bardzo. Myślałem, że może jakieś zejście do jakiegoś sekretu. Ale chyba jednak nie. Rozbijmy to znowu i teraz możemy przejść dopiero. Także fajny sielankowy klimat. Kiedy za oknem mamy prawdziwie upalne dni, no to tutaj możemy sobie pochodzić w takiej scenerii zimowej. Ja za zimą póki co jeszcze nie tęsknię, ale zawsze to miła odmiana. Ach, to jest obrzydliwe naprawdę. Na jego wymiocinach się wznosić na górę. Dobra, nieważne, ruszajmy dalej. A tam wyżej nic nie ma? A właśnie, to mi wyglądało bardzo podejrzanie. No i mamy kolejną nimfę, którą musimy znaleźć i ona nam da moc zmniejszania się, z tego co pamiętam. Będziemy mogli się dostawać w różne z pozoru niedostępne miejsca, gdzie będziemy mogli się przecisnąć jako taka mała wersja Raymana. Ach, niestety powinienem pójść górą, to wtedy otrzymalibyśmy monetę, ale już się nie cofnę. Dlatego, że teraz musimy ciągle podążać za nimfą, kiedy zostaniemy w tyle, to automatycznie zginiemy. Więc nie możemy zbyt daleko w tyle zostawać. No, widzicie teraz, jak się nimfa zmniejszyła. Właśnie my będziemy też tak mogli zrobić. Już niedługo. Okej, tutaj też jest moneta, widzę. Ale zdaje się, że moneta niestety nie daje nam podwójnych lumów. Okej, zaraz cię dopadnę, tylko że jeszcze tutaj mam monetę, którą widzę. A właśnie. Teraz musimy wyczekać moment O właśnie. No właśnie, i mamy kolejną moc. I wchodząc w takie miejsca, automatycznie Rayman się zmniejsza. A są też takie konstrukcje w kształcie lejka, znaczy to jest to właściwie, ale są też takie przedmioty, które widzicie na dole w tej ramce. Takie jakby trąbka. I wchodząc w coś takiego też możemy zostać pomniejszeni. Okej, słyszę sekret, ale to chyba już w następnej sekcji, zdaje się. O właśnie. No dobrze, więc teraz przedostańmy się. Najpierw oczywiście musimy pokonać tych przeciwników, aby dopiero nam otworzyli drogę do klatki i dopiero wtedy możemy ją rozbić. Dobrze, czyli mamy pierwszą klatkę w tym etapie. Na razie idzie wszystko na dobrej drodze, aby zebrać wszystkie. Dobrze, znowu się zmniejszamy. A może pozabijajmy przeciwników. Zawsze to dodatkowe lumy. Okej, ajajaj. Nie zdobyłem jednego lumka, trudno. Umiejętność zmniejszania się często się przyda w sumie. Zresztą zobaczycie to w kolejnych odcinkach. Ach, niestety moneta nam zniknęła. Nie pospieszyliśmy się wystarczająco. O właśnie, teraz wszedłem w taką trąbkę i dzięki temu zmniejszyłem, czy powiększyłem się z powrotem. Ajajajaj. Teraz zamiast utrzymać się tego parasola, to wpadłem. No i niestety od początku zaczynamy, to znaczy od ostatniego punktu kontrolnego. Okej, więc powtórzmy tą sekcję i tym razem mam nadzieję, że lepiej pójdzie. Postaram się teraz wziąć... No właśnie. Okej, udało się. Właśnie chodziło mi o tą monetę wcześniej. A teraz jeszcze możemy się wrócić i właśnie zebrać te lumki. Ajajajajaj, tylko nie to. Nie, nie wrócę się już chyba. Kurczę, szkoda. No nic, trudno. Wielka szkoda, no. Okej, przytrzymajmy się tego parasola. Dzięki temu możemy tutaj przelecieć kawałek i zebrać te lumy. Rozbujemy się do następnej sekcji. Okej, teraz dla przykładu się zmniejszymy, jeśli w to wlecimy. O właśnie. Okej, może wlecimy tutaj, może się uda. Ajajajajaj, o kurczę. To było zbyt optymistyczne. Ale wiecie co, jeszcze raz spróbuję. Bo niepotrzebnie chyba skakałem. Wystarczy, że będę tylko szybować. Ach, nie ma tak łatwo, co? Dobra, udało się na szczęście. Tylko, że teraz muszę uważać, bo jestem bez serduszka. Więc jedno uderzenie spowoduje zgon automatyczny. Tutaj nie możemy też zbyt długo na tych widelcach stać, bo wtedy one nas nadzieją. Aha, tu myślałem, że coś jest, ale jednak nie. Chyba, że jednak. Aha, tu jest przejście, dobra. Tak myślę. O, dobrze. Tak więc dobrze, że jednak nie ominąłem tego miejsca. O proszę, tutaj taki fajny widok w stylu gry Limbo. Czyli takie cienie. Ach, dobra, jeszcze raz. Na szczęście od razu zaczynamy odtąd, więc bez problemu sobie wrócimy. No w tym odcinku, jak widzicie, trochę zgonów już było. No niestety, im dalej w las, tym coraz będzie większa szansa na takie zgony, bo jednak gra z czasem się będzie robić coraz trudniejsza. Okej, jeszcze tego i możemy iść po klatkę. Tak więc w tym etapie znowu zdobędziemy wszystkie klatki, więc założony przeze mnie plan w pierwszym odcinku przedstawiony na razie udaje mi się realizować. Zobaczymy, czy w kolejnych światach będę w stanie zbierać w ogóle te wszystkie klatki. Ach, no chcę jeszcze tego luma. Ajajaj. No patrzcie, nie zbiorę tego. Dobra, na spokojnie. Okej. Teraz się zmniejszymy znowu. Może tam na górze coś jest, co? Tak mi się wydaje przynajmniej. A może nie? A, chyba jednak nie. Dobrze, trudno. W takim razie idźmy dalej. Oho, trochę boomów się zebrało. No dobrze. Ach, ominąłem po drodze chyba dwie monety i przez to nie zbierzemy 350 lumów, tylko ponad 300, ale to wystarczy nam do zdobycia jeszcze dodatkowych elektronów za 300 lumów, więc wynik myślę, że udany. Tak jest, 310 lumów, co się przełoży na dodatkowe 2 elektrony, czyli w sumie będziemy mieli 5. A już złoty medal musimy sobie niestety darować. Okej, bardzo ładnie. Tak więc od razu przejdźmy sobie do kolejnego poziomu. Wynik niech nam się jeszcze zapisze szybko. O, nowa postać blokowana. Nie będziemy jej teraz może sprawdzać. Udamy się od razu tutaj. Okej, tutaj mamy serduszko na początek. Bardzo miło. Zbierzmy te lumy. Staramy się znowu zebrać jak najwięcej rzeczy. Ajajaj, kurczę, nie zebrałem jednego luma, a w dodatku straciłem serduszko, szkoda. O, sporo lumów. Opłaciło się zniszczyć tę roślinkę. O, panowie tutaj danie z lumów przygotowali. No nieważne. Okej, tutaj rozbijamy to, ale musimy uważać, żeby coś nie spadło nam na głowę. No właśnie. Na przykład teraz te puszki. Dobrze, mamy znowu serduszko i możemy ruszać dalej bez obawy o to, że zostaniemy zabici łatwo. Bo jednak dodatkową szansę mamy. Ach, nie wiem, czy ja tam trafię na górę. Bardzo bym chciał, tylko że nie za bardzo widzę możliwość. Aj, no dobra, trudno. Nie będziemy nam skakiwać w takim razie. Chociaż? No, no właśnie. Dobra, nie chcę ryzykować utraty życia. Okej, teraz na takim bąblu sobie lecimy. I kiedy jesteśmy na nim, to oczywiście opada w dół. A kiedy podskakujemy, to możemy się trochę podwyższyć wyżej. Oho, tutaj jest sekret. Dobra, udało się zebrać. O właśnie, tutaj jest pierwszy przypadek, kiedy sekret jest pod postacią takiego krótkiego etapu z komarkiem. Wow. A i musimy uważać, bo strasznie szybko leci ekran. Aj. No właśnie. Dobra, jeszcze raz powtórzymy to. Ale pierwszy raz się trafia, aby sekret właśnie był w takiej postaci, że latamy komarkiem, a nie idziemy Raymanem. Dobrze, spróbujemy jeszcze raz się poprawić. Trzeba być bardzo ostrożnym. Jeszcze jednocześnie rozbijać tutaj te przeszkody. Ajajajaj, sporo tutaj tego. Dobrze, teraz trochę zwolniliśmy. Mamy w sumie koniec drogi. Musimy teraz tylko rozbić przeciwników. Dobrze, udało się, więc możemy zeskoczyć z komarka i rozbić pierwszą klatkę. Bardzo fajnie. Tak więc w poprzednim świecie nie mieliśmy chyba walki z bossem na komarku, a teraz z kolei taki dodatkowy etap dla miłośników tego typu sekcji. Aha, coś takiego, tak? Nie mogę... Ojojoj. A tutaj co, mogę skoczyć? Aha, rozumiem. Przy okazji się dowiedziałem, że nie mogę rozbijać przeciwników, kiedy jestem w zmniejszonym rozmiarze. No ma to swój sens oczywiście. Dobrze, idźmy dalej, nie zwlekajmy długo. Okej, tutaj mam monetę, tylko że trzeba uważać, żeby ją zdobyć. Ach, udało się. Ojojoj. Kurczę. Dobrze, udało się na szczęście. Chociaż nie było łatwo, przyznam, bo trzeba było naprawdę szybko przelecieć. A wiecie co, jeszcze cofnijmy się, bo tutaj jest... A właśnie. Tylko żebym ja to zdobył, co? Pewnie nie zdążę, jak znam życie. Okej, udało się na szczęście. Dobrze, no to w takim razie idziemy dalej. Okej, znowu mamy bąbelek. Spróbujmy tutaj na górę. Ach, nie wszystko się udało zebrać, kurczę, szkoda. Ach, no właśnie. Dobrze, witam się z wami po krótkim cięciu. Ja tutaj parę razy ginąłem, a nie chcę was raczyć ciągłymi moimi zgonami. Dlatego zwyczajnie zrobiłem cięcie, abyście zobaczyli już poprawne przejście tej sekcji. A ginę dlatego, że staram się zebrać tutaj wszystkie rzeczy. Przede wszystkim tę monetę. Okej, udało się. Ale tutaj też jest druga moneta, więc też ją spróbuję zebrać. Okej. Dobrze, udało się nareszcie. Uff, powiem wam, że kilka razy tutaj zginąłem. Wy tego nie widzieliście, ale już troszkę mnie to zaczęło denerwować. No, na szczęście się teraz udało. No i opłaciło się, bo jednak sporo lumów zebraliśmy przy okazji. Okej, tutaj sporo jest dodatkowych lumów. Spróbujemy sobie je zebrać. O właśnie, w ten sposób. Jeszcze tutaj są... Na górze nie? Czy są jakieś jednak? Zobaczmy. Chyba nie za bardzo. Dobrze, więc zejdźmy niżej w takim razie. Już słyszę jakiś sekret, więc muszę tutaj być ostrożny. Okej, pewnie po lewej stronie, jak znam życie. Tak jest. Dobrze, więc pozabijajmy tutaj tych przeciwników. Ach tak, jestem teraz pomniejszony. Będę mógł jakoś się powiększyć? Aha, dobra. Czyli musiałem najpierw przelecieć na prawą stronę i dopiero teraz mogę ich pokonać. Okej, teraz przez tą szczelinkę i rozbijmy już drugą kratkę w tym poziomie. Okej, udało się. W takim razie możemy teraz ruszać dalej. I mam nadzieję, że lumów się uda zdobyć. O kurczę! Już to jest koniec tego etapu. Myślałem, że uda się... Ojojoj. Myślałem, że uda się spokojnie 300 lumów zdobyć, bo jednak zbierałem trochę dodatkowych lumów, a tu jednak nie za bardzo. No nic, trudno. Nie zawsze musimy zdobywać 300 lumów, żeby zdobyć 5 elektronów. Ważne, żebyśmy przynajmniej zdobywali wszystkie klatki dostępne na danym etapie. Z tego będę zadowolony. Dobrze, rozbijmy i skończmy w ten sposób ten poziom. Tak więc otrzymamy jeszcze jednego elektruna za 150 lumów. Też nie jest to najgorszy wynik, ale mógłby być lepszy. Tak więc trochę lumów mi się ominęło, niestety. Ale trudno, nie będziemy z tego powodu rozpaczać. Dobrze, w takim razie powoli się będę z wami żegnał. Odcinki z Raymana teraz się pojawiają nieco rzadziej, dlatego że priorytetem jednak darzę inne serie, choćby tą z Maxa Payne'a, czy gameplaye, No ale też Rayman się oczywiście ciągle będzie pojawiał, aż go skończymy. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie kciuk w górę. Trzymajcie się i na razie.